Widzicie, ludzie lubią skojarzenia. Tym samym lubią nazywać rzeczy w taki sposób, który będzie miał dla nich jakieś znaczenie. Dlatego nazwy ulic nazywa się po sławnych osobach, ludzi po zawodach, które wykonywali, skąd pochodzili, albo po ich ulubionych owocach. Nie no, tak naprawdę to Wiśniewski pochodzi od miejscowości Wiśniewo. Wracając, tak samo wygląda sytuacja z miejscowościami. Łódź wzięła swoją nazwę od rzeki płynącej koło dawnej osady Łódki, a przykładowo moje miasto Wrocław najprawdopodobniej wzięło swą nazwę od tego, że był to gród bliżej nieznanego Wrocisława, rycerskiego imiona dość popularnego w X wieku, kiedy powstało to miasto. Jednak co gdy nazwanie miejscowości wymknie się trochę spod kontroli i przedobrzymy? Jeśli chodzi o najdłuższe nazwy miejscowości, możemy sobie podzielić je na nazwy łacińskie i niełacińskie. Co ciekawe, z nazw niełacińskich najdłuższą nazwę ma Bangkok. Z tym, że słowo Bangkok najprawdopodobniej jest nazwą kolonialną, mimo tego, że niektórzy doszukują się koneksji z języka tajskiego, gdzie Bangko miałoby znaczyć tyle co wieś nad potokiem. Natomiast jej prawdziwa, ceremonialna nazwa, która weszła do użytku dzięki królowi Mongkut w XIX wieku, składa się ze 168 znaków i trzyma rekord Guinnessa w tej dziedzinie. A brzmi ona tak. Krąte maha nokon amon ratana kosin mahin tara yute amadilok. Po napara rachatani buririm udom rachani wet maha zetan. Amon piman awatan zetit sakatatia wicanakam prasit. Co w tłumaczeniu znaczy tyle co? Miasto aniołów, wielkie miasto nieśmiertelne, wspaniałe miasto dziewięciu klejnotów, siedziba króla, miasto pałaców królewskich, dom wcielonych bogów, wzniesiony przez Wiszwakarmana na rozkaz Indry. Obecnie jednak oficjalnie używa się w samej Tajlandii tylko skróconej formy, czyli Krung Thep Maha Nakhon, co tłumaczy się na miasto aniołów. Czyli teoretycznie wygląda to tak, a Bangkok to Los Angeles wschodu. Jeśli chodzi o alfabet łaciński, w długości nazw są dwa miejsca, które nie mają sobie równych. Pierwszym z nich jest mała walizka miejscowość niedaleko Liverpoolu. Tutaj geneza tak długiej nazwy jest dużo prostsza, a mianowicie ta nazwa powstała w XIX wieku i z założenia miała być atrakcją turystyczną na trasie popularnej linii kolejowej z Londynu do Holyhead. Pełna nazwa jest zbitką tych poszczególnych elementów. Jak się rozbije to na czynniki pierwsze, to wcale nie wydaje się to takie skomplikowane. Jednak wydaje mi się, że artykulacja całego wyrazu może przerosnąć się inną osobę. Co jest w sumie dość zabawne, biorąc pod uwagę, że pracownicy kolei na wyspie Anglii, gdzie znajduje się to miasto, często stawiają wypowiedzenie nazwy miejscowości jako warunek do zakupu biletu. Natomiast ten pan od pogody bardzo zgrabnie poradził sobie z tym zadaniem, mimo tego, że brzmi jakby dostał udaru, no ale to już tak swoją drogą. Just up the road from Llanfair to Pwllgwyngyll, go get a Quindrobwll, Llan to Cilio, go go goch. The temperature got to 21 Celsius, that's 70 in Fahrenheit. I tutaj przechodzimy do finału. Miejscem z najdłuższą nazwą na świecie jest pewne wzgórze znajdujące się w Nowej Zelandii. I nie, kot nie usiadł mi na klawiaturę, to się serio tak nazywa. Mimo że wygląda to, jakby ktoś bardzo nie chciał, żeby ktoś inny podpiął się do jego routera, ta nazwa, jak to było z poprzednimi miejscowościami, ma oczywiście swoje znaczenie. No i oczywiście po raz drugi jest to też zbitek pojedynczych słów. Trochę jak Niemcy, też lubią długie wyrazy, które wyglądają strasznie. No ale na koniec dnia w języku niemieckim pojedyncze wyrazy mogą być łączone w jeden nowy, dłuższy wyraz. W ten sposób wiele rzeczy można zwięźle wyrazić, jednak ma to też swoje granice. Dlatego większość złożeń składa się z dwóch lub trzech wyrazów. Chociaż istnieją też takie kwiatki. A wracając do naszego wzgórza, to jego nazwa pochodzi z języka maoryjskiego i znaczy mniej więcej tyle co szczyt wzgórza, gdzie Tamatea, mężczyzna o wielkich kolanach, zdobywca gór, pożerarz ziemi i podróżnik, grał na flecie dla swojej ukochanej. Ta, romantyczne. Na koniec proszę, obejrzyjcie sobie film, jak Nowozelandczyk wypowiada nazwę tego wzgórza. Where are we? We are in Tau Mata Waka Tangi Kanga Ko Au Au O Tamatea Juripu Kaka Piki Ma Un Maunga Horo Nuku Pok. Easy for you to say.